Cześć! W dzisiejszym odcinku zobaczymy patologia w Tokio. Zapraszam! Okej. Zahaczyłem jeszcze o knajpę. Mój ziomek prowadzi chińską restaurację, więc sobie zjadłem kolację za friko. I będę miał metę od niedzieli do niedzieli sobie taką tutaj prosty pokój w Shinjuku, w Kabukicho, czyli w dzielnicy czerwonych latarni, jakuzy i wszystkich gangusów. I powiem wam tak, wszystkie ciuchy mam brudne, idę je ubrać i włożę się tak na sportowo i mogę się tak wozić w Kabukicho. Bo znam tu wszystkich. Znam tą dzielnię jak własną kielnię. Robię tutaj zdjęcia, więc mogę się tak wozić. Okej, zatrzymałem się w biznes hotelu w Kabukicho. Są tutaj same love hotele. Jest ze mną Ricky. który jest moim ziomkiem i fryzjerem tak naprawdę. Ale mieszka tutaj niedaleko. I w tym momencie nie za bardzo gdzie zaparkować motocykl, więc stwierdziliśmy z Rickiem, że go wciśniemy tutaj do takiej dziury przy jakimś opuszczonym hotelu. No i miejmy nadzieję, że nikt go stąd nie ruszy. Został ukryty. Ok, jesteśmy w pralni na Kabukicho. Ura! I zaraz będziemy prać, a potem będziemy pić. Kabukicho. Otsukare-sama. Otsukare-sama. Kampai. W Shibuya jest Hachiko, a w Shinjuku jest Lew. A my dalej na streetie. Me pewno to smata, suki nie chcesz. Nie bacz, może z pierdą muszę, jeśli zajdzie potrzeba. A na razie to tu zlewa. Jeba, czego się spodziewał, że tutaj zginę. Nie ten rozsąd skurwy zbija. Jak dobrze jest wrócić do Tokio. Brakowało mi tego. I love you, Tokyo. Tak jak wam mówiłem, Kabukicho. Japonia jest spokojnym miejscem, ale są takie dzielnice jak Kabukicho, gdzie jest trochę crazy. Ale ja się wożę dzisiaj na sportowo. Kabukicho live. Kabukicho. Zaczęło padać. Jak żyć? Nagrywają nas. O nie! Takie właśnie tutaj wypierdalam. A ty w populizmach się upierdalaj. Cyń, cyń, co tam morda u ciebie? Ebebe, ebebe, ebe. I bardzo dobrze to nie głuchy telefon. I spoczyn do lasu, to usłyszę tego. Echo, satelita wysoko. Namierza twój telefon logowania. Weź ogarnij coś, by nie wiedział o tym nikt. Ściany mają uszy, wiadomo nie od dziś. Sąsiedzi złe intencje, zawodzi czynnik ludzki. Tak jakby zleci do garnka wódki. Potęga gotówki, nie chce skończyć jak reszta. Jest już 4 rano, ale Ricky się trochę odpalił. Więc jeszcze małego rozchodniaczka. Nie odmawiam alkoholu, ponieważ jest to nieuprzejme. Damy radę, jutro będzie ciężko. Dziękuję. Dziękuję. Arigato. Dziękuję. A problemy największe. Zawsze ktoś do kogoś ma chcieć o coś pretensje. Ktoś ma czety miecze, ktoś ma rottweilery. Jest już jasno. Czas spać. Powrót do Tokio to lekki szok. Zostańcie ze mną, pewnie będzie się tutaj dużo działo. Lajkujcie i subskrybujcie. Pozdro. A w następnym odcinku pokażę wam, jak wygląda praca aktora w Tokio. Zostańcie ze mną, bezdomny pelikan.